To jest historia futurystyczna, historia przyszłości. Na scenie mamy trzy kondygnacyjne, bardzo takie dość komiksowe, kolorowe miasto w klimatach cyberpunk, gdzie mamy bardzo wyraźną strefę elity i biedotę wokół tego świata. To jest dekoracja tak jakby efektowna i tak wyrazista i pierwszy science fiction, że tak powiem, w naszym wykonaniu, że to jest dla nas jak debiut. Za każdym razem startujemy na nowo w porównaniu z Halką, która była skromna, czarno-biała, i działa się w jakimś maleńkim hotelu, to jest zupełnie inne przedsięwzięcie. Wyzwanie jest duże, oczywiście człowiek ma tremę, szczególnie u nas w kraju, bo ta literatura jest kompletnie u nas nieznana. Jeśli chodzi o orkiestrę, to się już bardzo ładnie ułożyło, to znaczy koledzy z orkiestry dość szybko właśnie zrozumieli, że ta muzyka jest jazzująca. Tutaj bardziej mamy opowieść związaną z treścią dramaturgiczną tego spektaklu. Mariusz jest bardzo dokładny w tej swoich poczynaniach i w rozwijaniu dramaturgii spektaklu. Wszystko wychodzi od psychiki, od aktorstwa. I to jest aktorstwo nie teatralne, tylko filmowe. Czyli detale są ważne, oszczędność ruchów. To ma być intencja plus śpiewanie oczywiście. Ja jestem osobiście zwolennikiem teatru w takiej czystszej postaci, czyli człowieka z jakimś rekwizytem, z przedmiotem, jakiejś scenografii, która niekoniecznie jest rozbudowana. Natomiast równie dobrze odnajduje się w teatrze tak zwanym technologicznym. Nie ma gdzieś jakiejś niezgodności między treścią Kardiaka, czyli jubilera artysty, geniusza w zasadzie, i jego wytwarzania przez niego dzieł, opowieści o pewnym rodzaju zafascynowanego swoją pracą artysty, a tym, jak to jest pokazane na scenie. Dla mnie to jest postać, która jest symptomem naszego dzisiejszego świata. Postać, która gdzieś wynika ze świata pandemii, z tego, że żyjemy jakby w sytuacji zapośredniczonej, gdzie kontaktujemy się sobą przez media, poprzez ekrany, poprzez szyby, coraz bardziej bojąc się realnego kontaktu. I to jest opowieść, która mówi o tym, do jakiej skrajności dochodzi ta figura, kiedy my wszyscy zamknięci w domach, odcięci od siebie w tym świecie jakby pandemii, gdzieś spychamy pewne energie do środka i że one czasami jakby ujawniają się zwykłą siłą. Proszę też zwrócić uwagę, co w tej chwili jakby się wydarza, że w sieci, w Netflixie, HBO oglądamy dziesiątki seriali o seryjnych mordercach. Znaczy to, że ci wszyscy pozornie spokojni ludzie w konsumpcyjnym ładzie mają dziwną potrzebę nurzania się we krwi. Więc jest w tym coś bardzo zastanawiającego i ważnego i wydaje mi się, że Kardiak odpowiada właśnie na te tematy.